Dzień dobry Państwu w ten piątkowy poranek. Akcenty festiwalowe jeszcze się przewijają w naszym mieście, choć już parę dni minęło od festiwalu. Na przykład ta wystawa, którą można jeszcze oglądać, słynna polska publiczność, a do 20 czerwca można skorzystać z zewnętrznego fortepianu. Pomimo tego, że to już jest parę dni, wiele się działo w naszym mieście, ale dziać się będzie jeszcze więcej, w szczególności w sobotę. Ale po kolei. W piątek dwa wydarzenia z kultury wyższej, czyli Dziecięce Forum Teatrów i 71. zakończenie sezonu artystycznego Filharmonii Opolskiej. Tam start o godzinie 19. To jest tyle, jeżeli chodzi o piątek. Jeżeli chodzi o sobotę, to zapraszamy na różnego rodzaju wydarzenia rodzinne, a będzie ich całkiem sporo, a takim największym niewątpliwie będzie 800-lecie istnienia dzielnicy Sławice. Tam wszystkie wydarzenia ruszają o godzinie 17. Natomiast na Placu Kopernika o godzinie 13 odbędzie się 12 piknik rodzinny, który w swoim temacie przewodnim będzie zawierał również budżet obywatelski. Także serdecznie zapraszamy. A o godzinie 12 na Placu Wolności odbędzie się 28 festyn Fundacji Dom w niedzielę. Natomiast jeżeli chodzi o aspekty właśnie niedzielne, to tutaj coś dla fanów czarnego sportu oraz lekkiej atletyki. Startuje 17 festiwal skoków na stadionie lekkoatletycznym, natomiast o godzinie 15 na stadionie żużlowym imienia Mariana Spychałę przy ulicy Wschodniej 2 kolejarz Opole zmierzy się w drugiej lidze z Tekstą Stal Rzeszów. Także szanowni Państwo, warto zostać w naszym mieście, bo się naprawdę będzie wiele działo, a szczegóły w opisie oraz na stronie internetowej miasta Opola.